Cześć wszystkim, z tej strony Kol, witam was w kolejnym odcinku z serii Soul Sacrifice Delta. Jako że dzisiaj znalazłem trochę czasu, żeby nagrać to wszystko, kolejne parę odcinków możliwe nawet, no to postaramy się ogarnąć tutaj coś. Dzisiaj zaczniemy kampanię z Magusarem. Ostatnio chwilę pograłem, żeby ogarnąć sobie ten Black Ride, który ostatnio zużyłem i przez tą karę nie mogłem sobie poradzić z ostatnią misją z Similią, ale dzisiaj jest już w porządku. Zmieniłem też troszeczkę wygląd naszej postaci, wygląda teraz w ten sposób. No, podbiłem trochę level, bo też dwa poziomy zdobyłem z tego co patrzę, albo jeden. Nowis Caster, to są jakieś tam lepsze, czy tam nowsze tytuły. Przydałby się nowy Black Raid odkryć. No jeśli pamiętacie, jak się skończyła kampania z Sword Yarrow, mogę wam sobie przypomnieć, ale myślę, że to nie ma sensu, może większość pamięta. Więc zaczynamy sobie dalej kampanię, jak poznaliśmy Magusara. Unsure why, but I laugh out loud. My abdomen split open, and my entrails came loose. I rushed to gather my exposed intestines before it was too late. My flesh rotted, my nails and teeth fell out. Design was this. Soon, I found that I was surrounded by monsters. But no matter. She thirsted for blood, Sortiara did, from within my right arm. No, czyli początek zaczyna się tak, że po prostu klątwa Sortiary coraz bardziej przyjmuje nad nami kontrolę. Nie jesteśmy w stanie tego opanować. Aha. Tam jakieś rumory. Rumorami wam wytłumaczę wcześniej, chociaż mógł to zrobić na miejscu. Po prostu dostajemy za misję co jakiś czas będzie osiągnięcia właśnie takie rumory, które możemy... rumory, czyli takie jakby plotki, bo to się tłumaczy na plotka. Wklejamy sobie to na tablicę, to są takie jakby dodatkowe bonusy. Są to różne bonusy, na przykład do expa, do... nie wiem, może to osłabić potwora, może to nas wzmocnić poszczególne sigile zawarte w naszym ramieniu. No i takie tam... Aha, tu mam też nowy typ czar, który specjalnie wziąłem, żeby wam pokazać. Chcę szybko spojrzeć, czy mam jeszcze jakiś nowy typ... nowy typ czaru, który chciałbym wam... bombę. O, bombę wam nie pokazywałem jeszcze. Czary leczące mam, tu mam supporty. Zbroję mam jeszcze, to też wam mogę pokazać, tarcza. Właśnie, zbroję to się fajnie robi z tym. To się fajnie kombosuje. Wybierzemy sobie też evasion. Zbroję się świetnie kombosuje z czarem typu roar. Zrobimy sobie coś takiego. No takie pomieszane dzisiaj będą troszeczkę elementy, bo tu patrzę, praktycznie każdy czar jest z innego elementu, ale chcę wam po prostu pokazać nowe czary, jakie udało mi się ostatnio odkryć. Myślę, że część wam się spodoba. I może jakbyście kiedyś grali, to odnajdziecie w tym jakiś swój własny build, którym byście podążali do końca gry. No dobra, pierwszy czar to czar typu miny, bomby. No to na coś takiego. Jak potwór to wejdzie,
otóż nie chcą wejść. No właśnie. No dobra, widocznie coś nie działa. Tylko pytanie teraz co? Coś się zepsuło. Aha, fajnie. Jak ja to odpalę, to będzie działać. Czymś target remaining, dobra. Kolejny. To byłem kolejny kombos. Elektryczna tarcza. Łącząc ją. Strzałem typu roar. Akurat patrzę nie tym. Kurczę, no i wszystkie kombosy mi się psuły. Dobra. Jeszcze jest Char Summon, czyli tak zwane przyzwanie. Przyzywa golema, który się może okręcać wokół własnej osi. No i uderzać ręką. Wiadomo, golemy też występują w różnych elementach. To jest akurat element ziemny. Czy tam... trujący. Tak, może walnąć nas, jeśli będziemy nieostrożni. Chociaż no, nie powinien nam wtedy życia zabrać. Leży 3 miny możemy ustawić, z tego co pamiętam. Nawet 4. O, widzicie, jak ładnie odpalił. W zasadzie w najlepszym wypadku golem może załatwić za nas całą robotę. Szczerze, nawet w pierwszym Soul Sacrifice były właśnie takie, powiedzmy, kombosy, że stawiało, każdy gracz brał golema, stawiało się je, wiadomo, w jakimś tam odstępie, bo golemy nawzajem mogą siebie niszczyć. Stawiał się w odstępie, ale tak, żeby okrążyć potwora. Potwór nie mógł wtedy wyjść i golemy go przez jakiś czas nawalały. No wiadomo, dopóki tam się ich nie zniszczy, bo one mają też swoje punkty żywotności. Czyli zazwyczaj po paru strzałach się je rozwala. No i to taka tam pierwsza misja. Bomb Magic Amp. But what was this? My stomach, my nails, my teeth. There was nothing wrong with them at all. I was losing my mind. The world began to spin. Are you all right? I saw a vision of my partner. It made sense. The familiar face helped me regain composure. I knew it. It was her curse again. The monsters, my mutation. It was all in my mind. The bloodlust bubbling in my right arm occasionally pushes me to the limits of sanity. I knew then that I had precious little time. 13 days until the end of the world. Fajne te końcówki są. No widzicie, czyli... Zaczęło się tak, że po prostu... Znaczy, zaczęło się w zasadzie od klątwy, którą właśnie zyskaliśmy przez wchłonięcie Sortiary.
No i klątwa nas doprowadza do szału, z każdym dniem jest coraz gorzej, jak widzicie. Nasza postać ma jakieś wizje, jakieś omamy, w ogóle wyobrażał sobie, że brzuch mu rozrywa, jakieś tam wszystko na wierzch wychodzi, paznokcie mu odpadają, zęby mu się kruszą i tak. Potem się nam okazuje, że to nic z tego nie było, że to tylko wybryk jego wyobraźni. A to za sprawą klątwy. This entry was made years after the ordeal. In the interim, our dear protagonist has been distraught, agonizing over the sacrifice of Sortiara. And now this foreboding talk about the end of the world. The old man can no longer speak. He has a gift. But for it, he pays a great price. He ages at an inhumanly quick pace. Yesterday, when he could still just manage to speak, he told me this. Do not stray from this place, no matter what. I followed his instructions, and ferocious monsters appeared here. Yes, I see. It was not for our safety. It was for the hunt. No dobra, czyli o co teraz chodzi? Jak widzicie, poznajemy starszego człowieka, który już jak wiecie, okazuje się być Magusarem. To jeszcze nie było powiedziane, ale już powiedziałem to wcześniej. No i zresztą sami byście się już domyślili. Magusar starzeje się bardzo szybko, dużo szybciej niż zwykli ludzie. To za sprawą jego klątwy. No, a żeby przedłużyć te życie, zabija i wchłania, czyli właśnie poświęca wszystkie stwory, jakie napotka na swojej drodze. No i widzicie, nasz bohater powiedzmy jest płynie na tej samej łodzi co Magusar, to znaczy też ma klątwę, która właśnie jakby nakłania go do zabijania, do niszczenia. Ten taki żądza krwi nim kieruje, więc widzicie, no, dwie postacie dobrze się dobrały, obie się zniszczenie zabijają. No i to tyle, dobra. Ogarniemy sobie na Avaricious Slime jakieś czary ogniste. Coś na przykład typu egg. Coś typu to. Golema też zamienimy, bo ja akurat golemami się tutaj posługiwać nie będę. Sobie zrobimy to i tak możemy lecieć. Myślałem, że to już będzie nasza misja z Magusarem, ale będzie to raczej moje samotne polowanie. O, kotek sobie leży. Kici, 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 kici. Chodź. Chodź, kotek. Chodź. Dobry? Niespodzianka? Ojeju. Chodź, kic, kic, kic. Teraz mam dwa koty, chodź. Chcesz jednego? Masz, ja zjem jednego. Ty dostaniesz drugiego. Nie ma. Żartowałem. Biorę i tego kota. I tego kota. W ogóle koty są dobre. O, widać, nasz kolega też był głodny i... A to nawet jakaś pizza, patrzę, mu z tego wychodzi. No, czyli to jest Carnivore Slime. Z tą jeszcze nie walczyłem, walczyłem tylko z tą taką złotą, która powstaje poprzez właśnie ogarnięcie
rządzy pieniądze nad postacią. Jak ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo chciwy, to się w takiego brzydkiego slajma zmienia. A tak samo jak ktoś jest głodomorem i takim jest głupim grubasem, który tylko je i nie wychodzi z domu, no to zamienia się potem w takiego brzydkiego slajma. No i tak to się właśnie kończy. To się zamienię w kulkę i mu przywalę. Raz i dwa. Jak tam u niego z kursy portami? Tutaj jest jedna. Fajnie by było to zniszczyć. Dobra, raz. O Jezu, jak się krew polała. Ups. A, nie jest tak źle, jak myślałem. O, chodź. Chyba będzie skakać. No właśnie. No, ogarniemy sobie... Oj. Chciałem sobie ogarnąć tą jego nogę. To będzie ta, dobra. Czy jeszcze żyje? Oj, zabiłem go. Zepsułem, znaczy. No cóż, byłem głodny. A tu widzicie, takie jakieś tam spaghetti na plecach ma, czy coś takiego. Jakaś tam papryka widziałem, taka zielona. Ciekawe, czy jeszcze dobra. Fajnie koleś wygląda. Nie wiem, czy w ogóle taki strój jest... Nie, chyba nawet takie stroje w grze nie ma dostępnego. Aż się burza piaskowa zrobiła. Chcesz go zjeść, kocie? Jesteś gotowy na śmierć, tak? No niestety, przykro mi. Ale ja nie biorę jeńców. Nie w tym gameplay. Dobra, to z materiałem, patrzy 2 chaptery, 20 minut, no dobra, to myślę, że będę mógł skończyć na tym. Soon, more monsters appeared, but I thrashed them all. My wizened partner wobbled over to the monster's corpse. Wobble, wobble, wobbled. Fajne słowo, wobbled. His face came alive. He grew younger. The old man extends his own life. By sacrificing monsters. O, widzicie. Fajna sprawa. Gdzieś już o takim motywie czytałem.
Może jakaś gra była taka. That is the price that he pays for his gift. He is my partner. He is Magusa. He also has a gift that allows him to catch glimpses of the future. We complement one another. The monsters that I must kill to quench my bloodlust allow Magusa to reverse his aging. At the moment, we have a certain objective. 12 days until the end of the world. Kurczę, ale fajnie to wcięcie wygląda w tą książkę. Widzicie, książka taką jakby się wcinało w skórę czy coś takiego. No, 12 dni do zakończenia świata. What we have seen is a depiction of Magusa in the distant past. Now he rules this world of ours. What do you think could have led to this? Właśnie, co do tego doprowadziło, że Magusar stał się tym, kim teraz jest? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku, a ja zapraszam was właśnie na kolejny odcinek, który ukaże się już, mam nadzieję, niedługo. Tak więc to na tyle dziś, że już to na dzisiaj tyle. Dzięki, na razie i trzymajcie się, pa pa.